Baumit po srogim laniu, jakie zgarnął od Melona, podejmował walczącego o medale Fidasza i zagrał tak, jak za dobrych lat. Do przerwy starcie wyrównane z wynikiem po 0, po zmianie stron trafienie czerwonych i po kilku minutach odpowiedź złotych i nagle cyk i grali już tylko zawodnicy Baumitu. Trzy groźniejsze akcje były ich autorstwa i mieliśmy z nich trzy gole. Pewna wygrana daje jeszcze matematyczne szanse, że obie ekipy zobaczymy wiosną w Ekstralidze. Mecz wielkiej niewiadomej z planetą Mebla to ligowy klasyk, który z reguły rozstrzygała na swoją korzyść wielka. Tym razem strzelanie rozpoczęło się od pierwszej akcji meczu i nieporozumienia defensywy tych drugich. Tuż przed przerwą WM zadała drugi cios i miała wszystko pod kontrolą. Ogólnie graczem meczu został Pałasz, czyli bramkarz planety, co świadczy nieco o przebiegu rywalizacji. Nie stać ich było chociażby na bramkę honorową, a co tu dopiero mówić o sprawieniu niespodzianki. Szpilmacherzy rozprawili się dość pewnie z brzmieniem miasta, a zdecydowały cztery gole Klimczaka. Już w pierwszej akcji meczu walczący o awans do Ekstraligi Błękitni wyszli na prowadzenie. Mimo że rywal odpowiedział, to już przed przerwą znów mieliśmy prowadzenie Szpilek i to trzybramkowe. W zasadzie mieliśmy też już ustalony wynik meczu, bo po zmianie stron nikt już nie trafiał do siatki. Piorun stawił się na spotkanie z TB85 i jednego zawodnika mniej. Standardowo na meczach TB emocji nie brakowało. Na tyle, że bramkarz nowych mistrzów ligi postanowił wyrównać szanse i zszedł z boiska do czasu, gdy rywale uzupełnili skład po przyjeździe spóźnionego zawodnika. Nie przeszkodziło to TB w odniesieniu przekonującego zwycięstwa i przypieczętowaniu tytułu mistrza. Krowa Niemarek wygrało z brakiem sponsora 4-1. Był to w dużej mierze efekt spóźnień graczy rywala, który zaczął w osłabieniu. Zanim uzupełnili skład, było już 0-3 i na odrobienie strat za późno. Licząc grę w równych siłach, padł remis po 1, który dał 3 punkty fioletowym. No tak, nagraliśmy jednego więcej na początku, no i takie mecze są wiadomo, jak się gra i też inaczej się podchodzi do meczu. Szybkie 3 bramki, później to już tylko taka klepaninka, żeby dokończyć ten mecz bez kontuzji. Sezon Ligi Wyżej, różnica poziomu jest? Szczerze mówiąc, to ta czołówka się dużo nie różni. No, z Grafenem graliśmy w tamtym sezonie, to definitywnie najlepsza drużyna tej lidze. Kto tam jeszcze z nami awansował, już nawet nie pamiętam, no, ale dużej różnicy wcale nie ma. Walczycie jeszcze, macie szansę na... No, to już są szanse już matematyczne, tak. No, bo to Auer teraz gra mecz, także jak wygrają, to już wszystko pozamiatane. Chyba że żart tropików zrobi niespodziankę. Chyba że, ale szczerze mówiąc wątpię. Żar zrobił niespodziankę, a mógł nawet większą, bo okazji mu nie brakowało. Remisując z Auerem miał dwie sytuacje przy stanie 3-3 w ostatnich minutach meczu, ale niewykorzystane sytuacje się nie zemściły i zakończyło się remisem. Dla Auera jest to lekka komplikacja w drodze po medal, natomiast Żar może być zadowolony, bo zaprezentował się z dobrej strony. Brakło postawienia kropki nad i może szybszego zorientowania się, że w bramce rywali stoi zawodnik z pola. Jesteśmy jak najbardziej zadowoleni. No, można było wygrać nawet ten mecz, bo mieliśmy ze chyba 3 lub 4... W pierwszej połowie 2, w drugiej połowie też poprzeczka, więc... Mogliśmy nawet się pokusić o zwycięstwo. Jakoś chyba nie było widać żadnej różnicy piłkarskiej między nami. Może trochę graliśmy bardziej defensywnie, ale... Czyli tabela kłamie. Tabela kłamie. Mecz meczowi nie równy. Aha, czyli jesień nie najlepsza, ale na wiosnę to już... Tak, przede wszystkim tak. Trening strzelecki będzie, tak? Słyszałem? No z Okoniem, pod wodzą Okonia. Auer kilka dni wcześniej wygrał skromnie starcie z Politechniką Wrocławską. Wystarczyło jedno trafienie Karczewskiego i mimo że chociażby on mógł podwyższyć prowadzenie, brakowało skuteczności. Na szczęście dla Auera brakowało jej również zawodnikom Politechniki.
Dziś jako premia wzmianka o lidze WLS z Kuźnik. Różowe Pantery podejmowały na boisku przy Skwierzyńskiej AKS Bzowa. Dzięki dwóm szybko strzelonym bramkom udało im się ustawić przebieg meczu. Tą wygraną Pantery zapewniły sobie utrzymanie. Pozbawiły na nie szans ekipy 3M, która zalicza drugi spadek z rzędu. To co, jak te sytuacje niewykorzystane się nie zemściły tym razem? To prawda, niewykorzystane sytuacje się dzisiaj nie zemściły. W końcu jest utrzymanie w pierwszej lidze, pierwsze historyczne. Przy trzecim podejściu, tak? Którymś podejściu z kolei. Była szansa na trzeci spadek. Trzeba pochwalić wszystkich, że przychodzili na mecze, nie było żadnego walkoveru. Teraz zagraliśmy w 6-7, więc bywało ciężko. Ale też było blisko wtedy. Było blisko i cieszymy się, że było tak blisko, że się utrzymaliśmy.